Cześć kochani! W dzisiejszym odcinku przedstawię Wam czwórkę najbardziej rozpieszczonych dzieciaków świata. Jeśli jeszcze nie subskrybujesz, to możesz zrobić to teraz. Nie zapomnij o włączeniu powiadomień i pochwaleniu się o tym w komentarzu pod filmem. Okej, zaczynajmy! Northwest to córeczka zarabiającej miliony Kim Kardashian i znanego rapera Kanye Westa. Według osób z ich otoczenia dziewczynka jest bardzo rozpieszczona, a rodzice muszą spełniać wszystkie jej zachcianki. Nosi najdroższe ubrania tylko od najlepszych projektantów mody i posiada kosmetyki, o których przeciętna kobieta może sobie tylko pomarzyć. Gdy North miała 18 miesięcy, jej tatuś wydał 74 tysiące dolarów na prezenty świąteczne dla swojej pociechy, czyli w przybliżeniu niecałe 300 tysięcy złotych. Blue Ivy Carter. Blue Ivy to córka Beyoncé i Jay-Z. Rodzice całkowicie stracili dla niej głowę i robią wszystko, by mała miała wszystko to, czego potrzebuje. O luksusach, jakie stały się częścią codziennej egzystencji tej małej dziewczynki, większość dzieci na świecie może jedynie pomarzyć. Blue Ivy po urodzeniu sypiała w łóżeczku wartym 20 tysięcy dolarów, jeździła wózkiem za 50 tysięcy dolarów i miała złotego konika na biegunach za 600 tysięcy dolarów. Teraz ma 5 lat i z tego co widać, rodzice dalej nie mają umiaru w rozpieszczaniu swojej pociechy i spełnianiu jej wszystkich zachcianek. Emmy i Max Anthony. Te maluchy to owoce związku Jennifer Lopez i Marka Antonego. Całą dobę mają do swojej dyspozycji nianie, a na każde skinienie w ich pobliżu pojawia się też osobista masażystka. Dzieci sypiają wyłącznie w pościeli uszytej z egipskiej bawełny. Gwiazda wyznała kiedyś, że niektóre ze strojów jej dzieci są warte nawet 1000 dolarów za sztukę. Mało tego, Jennifer bez wstydu przyznaje, że jej dzieci zakładają te kosztowne ubranka tylko raz, a później wyrzucają je do śmieci. Suri Cruz. Suri to bez wątpienia najpopularniejsze dziecko na świecie. Dziewczynka dostaje wszystko, czego zapragnie, a gdy coś nie idzie po jej myśli, to wpada w furię. Rodzice kupują jej buty na obcasie, futra, a nawet pozwalają malować usta czerwoną szminką. Tom rozpieszcza swoją córeczkę bez umiaru. Ponoć garderoba Suri warta jest 3 miliony dolarów, a na święta dziewczynka zażyczyła sobie kucyka, diamentowe kolczyki i sukienkę księżniczki, co razem kosztowało 130 tysięcy dolarów. Rodzice uważają, że nie mogą niczego zabronić swojemu dziecku i nie istnieje dla nich słowo nie. I tym sposobem dobiegliśmy do końca listy. Na koniec jak zawsze pozdrawiam Czarę, Marka i Gimnazjum nr 16 w Łodzi, Elizabeth von Rotten, Bartka Dymowskiego, Wiktorię Borek oraz całe Gimnazjum nr 7 w Lublinie, a w szczególności klasę 1F. Buziaczki dla Was i do zobaczenia w kolejnych odcinkach. Pozdrawiam!